Przez 2 dni w Turowie rozgrywano selekcyjny turniej koszykówki rocznika 2003. Rywalizowało 5 zespołów z systemem każdy z każdym. No spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w Turowie, spotkały się tu zespoły województwa zachodniopomorskiego. Jest to inicjatywa trenerów przy wsparciu związku i wśród 5 drużyn, które się zgłosiły do tej rywalizacji, będziemy starali się wyłonić najlepsze zawodniczki rocznika 2003, czyli U12, które będą później razem zgrupowane w kadrze województwa. Skąd są te drużyny? Mamy 3 drużyny ze Szczecina, 1 z Koszalina, no i my jako gospodarz Turowa. Czyli co, wyławiacie jak gdyby perełki, te koszykarskie talenty? No tak to wygląda. No, w każdej drużynie jest kilka na pewno dziewczyn, na które należy zwrócić uwagę i staramy się wśród tych dziewczyn znaleźć faktycznie te, które się wyróżniają, które później na łonie, na powiedzmy tej kadry będą mogły jeszcze doszlifować swoje umiejętności i grać z najlepszymi województwem. Kto będzie wybierał te zawodniczki? To tak naprawdę jeszcze zapadnie. Myślę, że tutaj no, najbardziej z nas doświadczony trener Andrzej Curyl będzie, myślę, że głównie podejmował tą decyzję, jest inicjatorem głównym tego. Pewnie weźmie sobie kogoś do pomocy i będziemy starali się wspólnymi siłami tutaj wybrać te dziewczyny. Jeszcze tutaj będą decyzje zapadać. To są dziewczynki z klas 5. Ile z drużyny Gromu ma szansę trafić, być wybrany w tym drafcie, powiedzmy tak? O, ciężko powiedzieć, naprawdę. Nie chcę tutaj nic wyrokować. Na pewno wyróżniają się nasze dziewczyny. Mamy bardzo równą drużynę, co powoduje, że mogę powiedzieć, że nawet 6, 7, 8 dziewczyn jest na równym poziomie. Dzisiaj nie ma u nas liderki. To kształtuje się przez lata. Na początku nie stawiam na lidera, te dziewczyny się fajnie równo rozwijają. Dzięki temu gramy coraz bardziej wyrównane mecze, wygrywamy coraz silniejszymi zespołami. Także dzisiaj ciężko tutaj cokolwiek wyrykować. Natomiast, no mówię, trzeba będzie podejść do tego całością i całokształtem, żeby móc później stworzyć silną drużynę właśnie w województwie. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Grom Turowo? Czy to są dziewczęta tutaj z gminy, czy też jest jak gdyby pół na pół ze Szczecinka, czy większość ze Szczecinka jest? To zależnie od grupy. W mojej grupie akurat jest pół na pół. Połowa jest dzieciaków gminnych, połowa jest całego powiatu, bo dojeżdżają dziewczynki, mamy dziewczynki na treningu i z Sitna, w innych grupach mamy dziewczynki z Czarnego, które potrafią regularnie na treningi dojeżdżać. Mamy dziewczynki za Czarnego, także dzisiaj odległość nie stanowi bariery. Z Grzmiącej mamy 1 dziewczynkę, także no, tak naprawdę jak ktoś zaufał tutaj pracy naszej szkoleniowej, to myślę, że ta bariera dojazdu nie jest dla niego dużym problemem. No właśnie, w sumie wyrobiliście sobie taką porządną markę, jeżeli chodzi o mapę województwa naszego zachodniopomorskiego. No, jesteście takim silnym już ośrodkiem koszykarskim, chociaż nie tak długo pracujecie, prawda? No dziękuję, tak. No myślę, że jest to zauważalne. Przede wszystkim trenujemy regularnie. Nie jesteśmy w zasadzie tylko 1 rocznikiem, gdzieś pokazujemy się i znikamy, albo nie wiem, nie udało się, już nas nie ma. Nie. Pracę podejmujemy na wiele lat. To, co powiedzmy jeszcze 5 lat temu zaczynaliśmy, dzisiaj procentuje i te dzieciaki, które chociażby są w roczniku 2001-2002 trenera Marcina Pietrzaka, czy jeszcze młodsze trenera Grzesia 2004 i młodsze moje 2003, to już są zalążki tego, żeby w województwie walczyć o punkty, no i próbować później startu gdzieś może w strefie między województwami. Być może kiedyś w naszym zasięgu będzie jakiś ćwierćfinał Polski, może półfinał. No to będziemy celować za parę lat. Czy te drużyny z dużych miast, które do Was tutaj przyjeżdżają, nie dziwią się, że w tak malutkiej miejscowości jest... rośnie tak fajny zespół? No na pewno są zdziwieni, bo po pierwsze, w małych miejscowościach na pewno powstają piękne ośrodki. No sala w Turowie tutaj jest tego przykładem. Dzięki powiedzmy gminie tutaj możemy naprawdę rozwijać pasję tych dzieciaków. Za to zawsze jesteśmy i co podkreślam wdzięczni. Pomaga nam tutaj starostwo, jak tylko może. Współpracę mamy z SP4 w Szczecinku wzorową. Także to wszystko buduje cegiełka po cegiełce ten mur, którym potrafimy tutaj tak naprawdę skruszyć nie jedną obronę, czy nie jeden atak powiedzmy drużyn, które tu przyjeżdżają. I faktycznie są zdziwione. Duże ośrodki. Bydgoszcz, Poznań, Gorzów, który tu przyjeżdża, Szczeciny. No, tu się pracuje, a tak naprawdę no, tą pracą pokazujemy, że ilość tych dzieciaków tak naprawdę można złapać nawet w mniejszym miejscu. Czasami nawet z większym powodzeniem, bo te dzieciaki nie mają dużego wyboru. Chociaż w Szczecinku, jak wiemy, dyscyplin sportowych jest, ja uważam, że czasami nawet za dużo.